Moi drodzy, zapraszam serdecznie na wyjątkowy odcinek z Kasią Miller. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć się ze mną na żywo i z Adamem Aleksandrem, to zapraszamy na nasze warsztaty w Katowicach 6 kwietnia i w Gdańsku 7 kwietnia. Rejestracja oraz opis tych warsztatów na stronie 20metrow.pl/AAX. Pierwsza edycja tych warsztatów pokazała, że mogą zmienić życie. Zapraszamy. Pięknie dziś wyglądacie w tych iPhone'ach, naprawdę. Tak? No to fajnie. Bardzo mi się podoba. Czy to się już nagrało? Jesteśmy gotowi, tak. Przepraszam. Klaps. Kasiu, dzień dobry. Witaj, witaj. Minęło parę lat od czasu, kiedy się widzieliśmy ostatni raz. Dwuczęściowy odcinek nagrany bodajże 3 lata temu. Czy wiesz lepiej? Tak, wiem lepiej i wiem, że bardzo dobrze był odebrany i cieszę się, że jesteś tu po raz kolejny, ponieważ widzowie, nie ukrywam, że już mnie gwałcili o ciebie. Bardzo mi miło, witam widzów, pozdrawiam serdecznie. Mam olbrzymi komfort w moim programie, rozmawiania z ludźmi, którzy mają wspaniałą wiedzę, a bardzo na tym korzystam. Ubolewam z kolei, że nie uczono mnie wielu rzeczy w szkole, których mogę się nauczyć, na przykład w moim programie. W szkole nikogo nie uczono niektórych rzeczy. No właśnie. I teraz jakbyś mogła stworzyć program do szkoły. O Matko Bosko, słuchaj, co byś wyrzuciła, a co byś dodała? Z wielką radą. Słuchaj, to jest coś, o czym ja bym marzyła. Właściwie nawet marzę, żeby w końcu przerobić program w szkołach. Ale nawet program w przedszkolach, żeby też przerobić. Wyrzuciłabym przede wszystkim niewiarygodną ilość wiedzy, takiej szczegółowej, wszelkiej szczegółowej wiedzy, jako czegoś, co dzieci muszą zrobić. Mhm. Zostawiłabym im do wyboru, po pierwsze, żeby się uczyły tego, co je interesuje. Ktoś biologii, ktoś geografii, ktoś fizyki, ktoś chemii i matematyki, ktoś języków, ktoś by może sobie życzył, żeby go uczyć malowania, ktoś by sobie może życzył, żeby go uczyć tańca. Wiesz, szkoła jest do wszystkiego. I byłoby możliwe, żeby dzieci to zmieniały, żeby się przenosiły, żeby się sprawdzały, żeby tyle tego robiły, ile chcą. Przede wszystkim dałabym ogromnie dużo praw do wyboru. Ale podstawa absolutna byłaby taka, że uczyłabym dzieci o uczuciach, o relacjach, o komunikacji ludzkiej, o naszych potrzebach, o tym, jak się dogadywać z rówieśnikami, ze sobą samym, jak rodziców, wiesz, inaczej rozumieć, niż to się dzieje. No oczywiście chciałabym też, żeby dla rodziców były specjalne warsztaty, wiesz, osobno, ale także wspólne dla dzieci z rodzicami. No i do tego potrzeba takich nauczycieli, którzy się tego by nie bali, którzy by byli zafascynowani, którzy by czuli, że to jest, wiesz, dla nich także i frajda, i rozwój. No po prostu. Czyli dużo byś zmieniła. Bardzo dużo. Ja też jestem za. Bardzo dużo. To będziemy dzisiaj o tym rozmawiali zapewne, co w tym programie byśmy zawarli. A tak obserwując sobie różne osoby i rozmawiając z osobami starszymi, zauważyłem, że bardzo dużo się zmieniło w naszych życiach. Dosyć dużą uwagę zaczęliśmy przykładać do rzeczy fizycznych, a dużo mniejszą do rzeczy niefizycznych, które według mnie bardziej tworzą ten świat. No myślę, że zgubiliśmy duchowość trochę. Jak nie sporo. Zgubiliśmy wartości, zgubiliśmy głębię człowieka, zgubiliśmy psychę na rzecz urody, zgubiliśmy mądrość na rzecz bogactwa, zgubiliśmy godność i na wartość na rzecz popularności i rozgrywek, no bo bardzo dużo żeśmy pozamieniali na pseudowartości. No. Dlaczego tak się stało? Bo łatwiej. Bo łatwiej, bo wygrała, bo wygrywa kultura, popkultura, a nie kultura wyższa. Bo wiesz co, jak się zrobiło, nie ma wątpliwości, że jest wielką wartością równość, prawda? Że jest demokracja wartością. Ale jak się daje jak się daje świetny pistolet, bardzo wiesz, wypracowany, chłopkowi, który dotąd walił kijem, no to on zaczyna strzelać, to on strzela byle gdzie i byle jak i zniszczy ten pistolet. Więc wiesz, mówię o pistolecie, chociaż sama nie za bardzo, wiesz, jestem za strzelaniem i za wojną, no ale jednak to jest taki męski, ciągle mamy ten męski świat pomimo wszystko.
I to jest taki, taka metafora męskiej władzy. Jak się zorientować, kiedy żyjemy sobie na tym świecie, w pędzie bardzo często, jak się zorientować, że nie podążamy najlepszą drogą? Czyli tych wartości, które niestety wygrały, a nie powinny. Wiesz, no jak się zorientować, to można powiedzieć tak, no ci, co się orientują, to się orientują. A ci, co się nie orientują, to się nie chcą orientować. I właściwie, no co, im zatrzymać ich, przytrzymać kogoś, powiedzieć, usiądź tutaj, ja ci będę tłumaczyć, to on powie, spieprzaj, wiesz, wcale nie chcę, żebyś mi tłumaczył. No wiesz, w tej chwili wygrywają, mam nadzieję, że na niedługo tylko, właśnie ci, którzy nie za bardzo chcą myśleć i się zatrzymywać i się zastanawiać. Więc myślę, że mamy robić wszystko, co się da, żeby enklawy i miejsca, gdzie ludziom się ciągle chce... Mówisz bardzo ważną rzecz, bo nawet ekspres do kawy się uruchomił. Się uruchomił. To zawsze to jest kanał życia i on pokazuje, że coś, prawda, jest na rzeczy. Wiesz, no ci, co mogą, ich robią to, co mogą i ich zarażają tych, co są w stanie zarazić. Ponieważ jak osoba pełna czegoś jest prawdziwie tego pełna, to są wokół niej jacyś ludzie, którzy chcą od niej to brać. Nie? Jak jest, prawda? Jak mądrze mówię. Zobacz, co on podkreśla. Jest ktoś pusty, na przykład, wiesz, kto lata koło celebryty, który ma urodę modną i ciuchy i nazwisko i się pokazuje, no tacy sami, co chcą tego? Ludzie się dobierają jednak według wartości. Pisałaś o instrukcji obsługi mężczyzny, pisałaś o instrukcji obsługi kobiety, a mnie bardzo interesuje instrukcja obsługi nas samych. To jest najważniejsza instrukcja. No i pewnie powstanie taka książka. Teraz będzie o dzieciach, a potem pewnie będzie o nas samych. To jest i najtrudniejsza instrukcja, i najważniejsza, i najbardziej ciekawa, jeżeli człowiek w ogóle jest zaciekawiony, wiesz, sobą i tymi mechanizmami wewnętrznymi. Bardzo dużo ludzi jest z zewnątrz sterownych i bardzo dużo ludzi działa na to, żeby ktoś o nich coś tam pomyślał. Ci, którzy są sobą zaciekawieni, mają swoją instrukcję. Jakąś sobie wybudowują, bo to znowu musi być, wiesz, tak jak tych miłości ileś, tak tych instrukcji ileś. Człowiek, który jest wyposażony, właściwie każdy jest w coś wyposażony, tylko jeżeli ktoś jest więcej wyposażony, w dodatku jeszcze jego życie się tak ułożyło, że on z tego może korzystać, bo niestety nie wszyscy korzystają ze swoich zasobów, bo nie mogli, to ten, kto korzysta, buduje sobie swoją instrukcję. Musi ją mieć. Inaczej by sobie nie poradził. Nie zawsze jest ona uświadomiona. Można by zacząć pytać ludzi o ich świadome instrukcje, prawda? Albo o te jeszcze nieświadome, które by sobie zaczęli wyobrażać, co to tak naprawdę, tak, co, no, co ja, jak ja sobą kieruję. Jak ja pytam czasem ludzi, wiesz, zadaję im, żeby robili sobie listę swoich mocnych stron, to zawsze jest takie pytanie, bez czego sobie nie wyobrażasz siebie? Co takiego musisz, nie wiem, korzystać z tego, masz? To jest tak niezbędne tobie, że jakby tego zabrakło, by ciebie nie było. I co daje nam odpowiedź na to pytanie? No daje, wiesz, każde takie uzmysłowienie sobie, że umiem to, potrafię to, lubię w sobie to, w tym jestem mocny, daje poczucie zaufania do siebie, daje szacunek dla siebie, daje poczucie wsparcia w sobie. Wewnętrzny spokój i wewnętrzne poczucie sensu życia polega zawsze tylko i wyłącznie na tym, że ja się ze sobą, pojawi się słowo wyrabiam, ale powinno być jeszcze lepiej, prawda, że mi jest ze sobą dobrze. Jeżeli ja wiem, po co żyję, a to nie jest tak szybko się dowiedzieć, po co żyję, bo muszę posprawdzać, bo muszę mieć możliwość posprawdzania, bo muszę mieć feedback taki, do który do mnie dotrze i który ja usłyszę, zobaczę, prawda, dotknę go, czyli też mu zawierzę, sobie zawierzę. Człowiek, który zawierza sobie, oczywiście może popełniać błędy i może się rozwijać nadal, nawet zawsze się będzie rozwijał, ale wie, że jakby sens jego życia istnieje. Wiesz, to nie jest zagubiona jednostka. Ale bardzo często jest tak, że coś nam w życiu uwiera. Praca, uwiera nam związek, ale my nadal w tym tkwimy. Dlaczego? Z przyzwyczajenia. Jest wygodniej. Z przyzwyczajenia, nie tylko. Przyzwyczajenie to jest coś więcej niż wygoda. To jest również wygoda. To się w tym zawiera, ale przyzwyczajenie jest taką wielką siłą, że jeżeli coś wielokrotnie powtarzasz i długo to trwa, a w dodatku, jeżeli to się wcześniej zaczęło, to się wyżłobi w tobie taki, wiesz, takie koryto, które wpadasz
z automatu prawie, że trzeba ogromnej uwagi i czasami takiego zawzięcia, wiesz, żeby się za łeb wyciągnąć z tego koryta. Bo tam po prostu, to tak jest zawsze, no tak zawsze, no. No i trochę jest tak, że jest to może niefajne, ale to mamy już. Oczywiście, nie musimy dbać o nowe. Znam. Znam, wiem jak się tym posługiwać, wiem jak w tym się ruszać, wiem co mnie spotka, wiem, że potrafię to znieść, rozumiesz, to jest też taka ważna rzecz. No przecież żyję, nie? No właśnie, żyję. No, żyję. To, czym jest to ale życie? Jak? O, teściu, żyjesz, żyj, ale co to za życie? Koniec cytatu. No, z piosenki z tego. U mnie tak nie ma. Już nie ma. No, mnie też to, nie. Czym jest to życie? No pierwsza sprawa, to jednak jest procesem, no. Bo dla niektórych to efekt przetrwania, żeby przetrwać do kolejnego miesiąca. Nie, dla mnie jest darem, wiesz, przede wszystkim, ogromnym. Jest taką cudem. Darem, skarbem moim, bogactwem, szansą na bardzo dużo rzeczy, jednocześnie nauką, jednocześnie łąką, wiesz, do biegania, wiesz, wśród kwiatów, jednocześnie burzą do, wiesz, przeżywania lęku, czy piorun nie strzeli, ale jednocześnie jak pięknie strzelają pioruny, nie? Wiesz, no dla mnie w ogóle życie pojawia mi się słowo zachwyt. No ale tak, w takiej cudownej jestem sytuacji, a wiem jak bardzo, wiesz, w różnych sytuacjach wewnętrznych ludzie są. Są ludzie, którzy nigdy nie czuli braku lęku na przykład, wyobraź sobie. To jest po prostu straszne życie. Mhm. Więc życie dla różnych ludzi jest różne. Dla niektórych jest znojem właśnie takim, wiesz, do przetrwania, dla niektórych jest jakąś klęską i błędem w ogóle. Niektórzy, wiesz, ludzie przyszła niedawno na grupę, dziewczyna taka, wiesz, tak pomieszana strasznie i tak dziewczyny sobie tam, wiesz, się zwierzały i się wzruszały. Ona mówi, co wy myślicie, że to wszystko co, że to wam coś pomoże, że to będzie dla kogokolwiek ważne. To jest bez sensu wszystko, wiesz, nawrzeszczała jeszcze na nie bidna ze swojego, wiesz, cierpienia. No one oczywiście się nie dały, bo już są na tyle świadome, że wiedzą, co im pomaga. Ale powiedziałaś, że dla jednych jest takie życie, dla innych jest takie życie, ale bo tak życie na nich naskoczyło i takie jest, czy to jednak mamy moc sprawczą tego życia? Mamy, kochanie, moc sprawczą, tylko że niektórzy zostali połamani. No ja myślę, że tak, to jest, wiesz, o wyższości świąt Bożego Narodzenia, wiesz, kapitalizm jest straszliwą, nie wiem, no potworem jest, który, wiesz, gubi ludzi, którym trzeba pomagać. Socjalizm tego nie robił. Socjalizm robił inne rzeczy niefajne ludziom. Mhm. Ale było wiadomo, że pewien poziom, pewne rzeczy trzeba zrobić za niektórych ludzi, dla nich, za nich, bo oni nie potrafią. No chyba, że będziemy Spartą, która, wiesz, zrzuca ze skały wszystkie niemowlęta, które nie mogą przetrwać, prawda? Ale jest, popatrz, medycyna tworzy coraz więcej dzieci, które są ratowane bardzo chorych, coraz dłużej żyją ludzie starzy, którzy są bardzo chorzy, coraz bardziej stawiamy na to, że się kogoś uratuje, a nie, że on sam sobie poradzi. Mhm. Ale też jest prawdą, że jak ktoś dostał w życiu nie tą rodzinę, co trzeba, a wiesz, są różne wersje, prawda? Jest taka, że dusza wybiera, ale my tego nie wiemy. Zgadzam się z tobą. Po prostu nie wiemy tego. Mhm. To jest ładna koncepcja, ale nie wiemy. Więc jeżeli człowiek został przetrąconym kręgosłupem, no to co mu powiedzieć, kochany, od ciebie zależy? No od niego najwyżej zależy, że jak się już trafi ktoś, kto się nim zajmie, żeby sobie dał pomóc. A niektórzy już nie chcą. Niektórzy już się stali bandytami, rozumiesz? I raczej zabiją tego, kto, wiesz, będzie im tu przychodził, wiesz, z pouczeniem. Nie jest to, wiesz, takie proste. Jest kupa ludzi, ja lubię te teksty, wiesz, tych mistrzów filozofii, tych mistrzów duchowości, którzy mówią, wszystko jest takie proste i takie jasne. No tylko dla nich. Dla nich, bo już dotarli. Dla mnie też już jest jasne i proste. Tylko ja widzę, rozumiesz, że dla kogoś to w ogóle jest, wiesz, co ty, kurde, pieprzysz? Co to za jakaś, co, teatr jakiś? Czy to za kpiny z nas robicie, rozumiesz? Śmiejecie się z kalek? Parę lat temu był tutaj Artur Wachowicz. Cudowny wywiad. Chłopak, który miał wypadek na rowerze i jest sparaliżowany. I oczywiście było mu bardzo, bardzo trudno o tym, o czym opowiada, ale po dwóch, trzech latach, nie pamiętam teraz dokładnie, cieszy się życiem i mówi, że uwaga, nie cofnąłby tego momentu. Ja też znam takich, jak on już jest w tym, to jasne.
Ale teraz ci, co są przed, albo w trakcie, albo właśnie ich połamało, to na pewno jest bardzo trudne. To ile procent nie zrobi tego, co on był w stanie zrobić? I co mamy z nimi zrobić? To nie jest mierzwa, rozumiesz? Trzeba pomóc, jeżeli tylko chcą. Właśnie. Ale jeżeli chcą. Ale czasami oni nie wierzą, że ktoś w ogóle przyjdzie pomagać. Bo nikt nie przyszedł dotąd. Oczywiście, że nie można komuś pomagać na siłę. Jasne, że nie. Ale trzeba stworzyć takie warunki, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą przyjść po pomoc i niekoniecznie płacić za to wszystko. Ciągle w tym naszym życiu do czegoś dążymy. Gdzieś no. idziemy i to jest tak, że my nadal nie żyjemy, my będziemy żyli kiedy? No to znajdę właśnie... pracę, znajdę mieszkanie i się zakocham. Dlaczego tak jest, że my cały czas, a nie żyjemy tu i teraz? Skąd tak się to wzięło? I wiesz co? Po prostu jak słyszysz to, że wiesz, w domu ci mówią, no wiesz, byle do pierwszego, to jest taka najbardziej smutna, prawda, rzecz, że ludzie nie mają na przykład pieniędzy na podstawowe rzeczy i się muszą, wiesz, albo zapożyczać, albo coś tam, wiesz, innego robić. Jeżeli się mówi na przykład, kochana, będziesz się z chłopakami umawiała po maturze, albo będziesz się stroiła, jak będziesz miała swoje pieniądze, albo będziesz taka mądra, jak będziesz miała swoje dzieci. Wiesz, wszystko nam przesuwają. Dopóki się nie, jak nie znasz, to nie dostaniesz. Wiesz, jak nie znasz do tamtej klasy, to nie dostaniesz rowerku. Albo to ci, wiesz, to ci nie pozwolimy na coś tam. Mm-hmm. Ciągle są te warunkowe... Dzieci się powinno odwrotnie uczyć. W ogóle pierwszą rzeczą, którą mówię do rodziców, kochani, wasze dziecko coś cudownie robi, a coś robi gorzej. Przestańcie mówić, że to, co ono robi dobrze, to jest nieważne, bo umie, a że ma się nauczyć tego, czego nie umie. Zacznijcie się wszyscy cieszyć z tego, co ono ma w sobie, bo to jest jego skarb, jego zasób. Niech się tym zajmuje. Tamte inne rzeczy inni ludzie mają, inne zrobią. I mój pan dyrektor mi, wiesz, zrobił dobrze, bo powiedział pani Malinowskiej matematyczce, pani Malinowska, po co pani ma jej podprawkę zrobić z matematyki? Przecież ona się matematyką i tak w życiu nie będzie zajmowała. Pani jej da te truje na maturze, puśćmy tę kobietę do życia, przecież ona jest dobra w czym innym, rozumiesz? No ale nie wszyscy potrafią w te, ale pani Malinowska już by mnie utopiła, rozumiesz? Bo to matematyka dla niej najważniejsza. No trzeba sobie zdawać sprawę, że niektórzy, wiesz, w dupie mają matematykę, nie? A niektórzy psychologię. Mhm. I też mają prawo. Często, kiedy ludzie sobie nie dają rady ze swoim życiem, udają się do psychologa. No, i masz nie za sobą... tak znowu często. Masz za sobą dużo takich terapii, już nie w sensie u ciebie przeprowadzanych, już chyba nie prowadzisz terapii. Prowadzę, ale już mniej dużo. Teraz tylko dla tych dziewczyn, które są w moich grupach i czasami jak parą, jak są z mężem, albo wiesz, no jak chłopce przyjść, to też doceniam, bo to jednak rzadkość. Na czym polega zatem terapia u psychologa? Ło, matko, aleś się zapytał. Boże, to teraz z 5 książek, 20, 70. Czy to jest zawsze cofanie się? Nie zawsze. To jest do przeszłości? Nie, niektórzy na przykład przychodzą z aktualnymi problemami w relacjach i w ogóle nie chcą o przeszłości. I one nie muszą być powiązane muszą. Z przeszłością? Są, ale oni nie muszą, wiesz, są powiązane zawsze, ponieważ to, co przeżywamy z naszym aktualnym partnerem, jest związane z naszymi rodzicami. Ale nie muszą do tego, żeby rozwiązać dzisiejszy, wiesz, jakiś dylemat. Muszą sobie, no jakoś się ze swoimi uczuciami, wiesz, uporządkować w miarę. No, zdać sobie sprawę, co chcę, czego nie chcę, co zniosę, co jest naprawdę priorytetem, wiesz, nad wartościami się zastanowić. Nie muszą do tyłu. Chociażby warto było, ale nie zawsze. No, no właśnie, to jest dla mnie bardzo istotne. Jak to jest możliwe, że chyba często sięganie do naszego dzieciństwa, sięganie do przeszłości pomaga uleczyć problem? No, to jest podstawa archeologia w ogóle. To jest, stąd w ogóle jest cała psychoterapia, że wiesz, psychoanaliza zobaczyła i wypisała drobnymi, wiesz, drużkiem, gęsto niezwykle, co się dzieje w dziecku, w brzuchu, potem po urodzeniu, każdego dnia, każdego miesiąca prawie, wiesz, w jaki sposób możemy podeprzeć rozwój albo go zamknąć, spieprzyć go, w jaki sposób możemy ludzi spatologizować, wiesz, a w jaki sposób możemy im pozwolić rozkwitnąć. I oczywiście ta wiedza sobie jest, dla niektórych jest nie do przyjęcia, bo w ogóle nie chcą o tym nawet, wiesz, słyszeć, a jest taka, że można by naprawdę jej używać, czyli uczyć ludzi po pierwsze
kto ma rodzić dzieci, kiedy ma je rodzić i co z nimi potem robić, a głównie co ze sobą robić wobec nich. Mhm. Bo dzieci to jest taki, wiesz, no taka własność, kurde, to taka własność, no. Taka, takie, no każdy se może zrobić, nie? Chyba, że ma kłopot z rozrodczością, no to niektórzy wtedy świra dostają, żeby na koniecznie mieć te własne dzieci, nie? Czasami takiego świra, że aż przykro, no. Ale jak to się dzieje, że jak tam sięgniemy, bo ja wiem, bo sam przechodziłem przez terapię, no, i dla mnie to jest fascynujące, no, ale z drugiej strony wiem, że sama wspomniałaś, że nie trzeba się cofać do przeszłości. Nie zawsze. Jak to jest, że znalezienie tego problemu u źródła robi czasami taki myk pyk i już. No tak, i o co tu tak chodzi? Czy to jest, no, wytłumaczalne? To jest wytłumaczalne, bo to jest, słuchaj, to jest tak jak, dlaczego sztuka jest taka niezwykła, bo wiesz, w sztuce, szczególnie w takiej, gdzie ludzie, gdzie się ogląda, chociaż i muzyka, i malarstwo tak samo, ale bywają takie punkty, w których się wszystko nagle zmienia, rozświetla, zbiera do kupy albo rozpoczyna, prawda? Robi się taka inna jakość, nie ilość, nie treść, tylko jakość inna. Mamy do czynienia, nie, prawda? Anioł przeleciał, Bóg się narodził, w ogóle zmieniamy się kompletnie, coś nas, wiesz, wyswobadza, coś nas ratuje, coś nas olśniewa. Jeżeli dochodzimy do punktu, w którym coś bardzo ważnego się dla nas działo, a byliśmy zniewoleni, nie mogliśmy wtedy tego, albo byliśmy za mali, bo bardzo dużo rzeczy się dzieje, kiedy człowiek jeszcze umysłem nie pracuje. Emocje już ma przecież od pierwszego, wiesz, od pierwszej sekundy i doznania, ale rozum zaczyna pracować, no tam gdzieś w kilkunastym dopiero miesiącu, prawda? I zaczyna się rozpoznawać, co oni mi tutaj dają, nie? Na przykład dziecko, które, wiesz, leży i tylko płacze i potem nikt do niego nie przychodzi, ono przestaje płakać. I ono nie wie, ten człowiek później, który nie płacze, nie wie, dlaczego nie płacze. On nie mu się wydaje, że to dobrze, że on jest taki, nie? Nie płacze. No, on jest po prostu zduszony. To jest, wiesz, półmartwy człowiek, nie? Albo nie krzyczy głosu. Ja ciągle się spotykam z tym, że kobiety głosu nie wydobywają z siebie. Bo w ogóle mi było wolno dawać głosu. Bo jak nie mówisz ja, a jeszcze potem powiedzieć ja. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Co? Ale nie każ mi tego robić. Rozumiesz? Nie każ mi. Bo je kazali nie mówić ja chcę, ja nie chcę. Mhm. Teraz mi nie każ. Każdy, kto chce coś od niej, to jest ten, kto każe. Nie chcę, żeby ktoś kazał. Mhm. To jest straszne, nie? Dajesz narzędzie do wyzdrowienia, nie chcę, bo to jest, ja nie lubię, ja się boję, nie chcę. Ty mi krzywdę chcesz zrobić. Ludzie w ogóle bardzo często trudno znoszą prawdę na swój temat. O, masz, oczywiście. A przecież to jest to, co może nas uzdrowić. Dlaczego tak jest? Boją się? Jak muszą dostawać, i oczywiście, że się boją. Boją i wstydzą, strasznie. No jak byli zawstydzani, to się wstydzą. Prawdę trzeba po kawalątku oswajać. Po kawalątku, żeby człowiek do niej doszedł, żeby zobaczył, że jak ją na przykład powie terapeucie, bo wiesz, ja robiłam takie ohydne rzeczy. Ja mówię, jakie ohydne? No nie powiem ci, bo mnie przestajesz lubić. Ja mówię, dlaczego? Nie widzę żadnej rzeczy, której bym się po tobie spodziewała, no bo ty nie wiesz. I potem mi mówi coś. Ja mówię, no i co? Ale tak, no i co? Ja mówię, to samo, co przedtem. Jak to? Przecież to okropne. Ja to według twojej mamy. Nie według mnie. I nie według milionów ludzi. No, mama miała na ten temat świra. Na przykład mama ją złapała, rozumiesz, na masturbację. Na przykład, wiesz, to może być kupę różnych rzeczy, nie? Takie grzech, takie świństwo. I dziecko jest załatwione. Oczywiście, że tam jakoś potem coś próbuje, nie? Ale poprzez ten straszliwy wstyd i to okropne poczucie, że wiesz, co nie zrobi, to grzech. Psycholog to jedna z opcji, żeby sobie pomóc, żeby lepiej zrozumieć nas samych i świat. Tak. A jakie jeszcze są metody, które mogą nam pomóc? Wiesz, ja myślę, że najbardziej nam pomaga, jeśli uruchamiamy własne, prawdziwe myślenie. Chodzi o to, żebyśmy nasze uczucia oglądali, nie dawali się nim rządzić. Na przykład ludzie się boją bać i wtedy już nic nie zrobią. Ja się boję, to ja nie robię. Mhm. Boisz się, to rób. Jeśli ci na czymś zależy. I zobacz, z jednej strony zależy mi, nawet czasem bardzo, z drugiej jest boję się. Jeżeli się boję bać,
to ponieważ się boję, nie zrobię tego, co mi zależy. Co się ze mną dzieje? Jestem zmartwiona, rozżalona, nie lubię siebie, nie podoba mi się życie. Kurwa, inni mają, a ja nie. Oni mogą, oni potrafią. O, im jest lepiej. Oni to, im to łatwo, ja to mam. A ja biedna, nie umiem, nie potrafię. U mnie dziewczyny płacą 10 zł za nie umiem, nie potrafię. Ja mówię, masz to, kochana, zamienić na nie robię. Wolno ci nie robić. Wolno ci nic nie robić. Co? Ja mówię, naprawdę wolno ci, kurde, nic nie robić. Ale nigdy, jak, no zobacz, po co robisz różne rzeczy? Zapytaj się, chcesz czy nie chcesz? No muszę. Nic nie musisz. To straszne, to jest dla mnie pierwszy raz w życiu, jak usłyszałam, nic nie musisz. To ważny dla ciebie temat, bo mówiliśmy o tym na pierwszym wywiadzie, ja to pamiętam. To jest ważne dla ludzi, nieludzko ważny temat. Mm-hmm. A potem ja im mówię, zobacz, jeżeli się boisz bać, i uważasz, że ten lęk jest większy od ciebie, to to jest znowu ktoś, kto był duży, dorosły, większy od ciebie, cię nastraszył. To nie ty. Zostaw to, oddaj tam ten, wiesz, ten lęk. Bój się, bo bać się jest zdrowo. Trochę się bać nawet jest bardzo zdrowo, bo wtedy człowiek robi coś z większym przejęciem. Mhm. Tak jak aktor, nie? Aktorzy mówią, trzeba mieć lekką tremę przed tym, bo jak inaczej źle gramy. Musi ta nas obchodzić. Powiedziałaś, zacząć włączyć własne myślenie, obserwować tak, myśli. Na tak. Czym to polega? Jak to zrobić? No to jest, wiesz, to jest w tej mojej ulubionej analizie transakcyjnej postać dorosłego, czyli ten nasz, taka trzecia postać oprócz dziecka wewnętrznego, rodzica wewnętrznego, jeszcze dorosły wewnętrzny, który po pierwsze wszystko pamięta, bo rzeczywiście my wszystko pamiętamy, tylko musielibyśmy chcieć to, wiesz, wiedzieć. I który jest od decyzji, on się zastanawia, co się opłaca, co warto. Co w Polsce jest bardzo niepopularnym określeniem, że się coś opłaca lub nie, to takie, wiesz, materialistyczne. Nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o wszystko, czy się opłaca, czy nie. I teraz, jeżeli rodzice nam pozwolą sprawdzać różne rzeczy, to my wiemy, co nam się opłaca. Ale oni często przecież wiedzą lepiej. Jeszcze mówią, ja cię kocham, ja ci dobrze życzę i rób tak. No to, wiesz, no, oni się znają, nie? Dziecko albo przez bunt, albo przez uległość, albo przez uwielbienie dla rodziców najczęściej robi tak, albo dokładnie odwrotnie. Mhm. Bo przez bunt robi odwrotnie. To też nie tak, jak samo chce, tylko nie tak, jak mamusia kazała. Na to samo wychodzi, rozumiesz? No tyle tylko, że uruchamia jednak trochę własnego zdania. A dorosły ma zobaczyć, jak te nasze koincydencje, rozumiesz, czyli przyczynowość naszych działań i naszych uczuć i naszych skutków, gdzie ja się naprawdę chcę znaleźć? Czy miejsce, w którym ja się znalazłam, mi odpowiada? Czy ja siedzę z tym panem na randce, co ja chcę siedzieć? No powiedzieć, czy po cholerę ja z nim już godzinę pieprzę, jak on nudny, jak flaki z olejem. Mogę mu powiedzieć, bardzo ci dziękuję, miło było cię poznać, spieszę się. No ale grzeczna dziewczynka siedzi, nie? I się męczy. I się męczy, a potem grzeczna dziewczynka siedzi w małżeństwie i się męczy. I ma za złe. I rozumiesz, myśli sobie, Boże, życie mija. No, bo ona sobie nie może powiedzieć wolno ci, bo jej nikt nie powiedział wolno ci. Bo mamusia siedziała i się męczyła. I wszystkie, kurde, mamusie wszystkich koleżanek siedzą i się męczą. To samo można powiedzieć w tatusiach. Tatusiowie robią cwańsze rzeczy. Mianowicie? Mianowicie, wyjeżdżają na delegacje. Chodzą, rozumiesz, wyjeżdżają ze swoim samochodem, gdzie chcą. Chodzą na zebrania i konferencje jeżdżą. Oczywiście teraz kobiety też. Idą do piwnicy, żeby sobie tam, rozumiesz, coś wyczyścić, te, wiesz, śrubki do tego samochodu. Siedzą za gazetą, oglądają telewizję albo mówią, czego chcesz ode mnie, jestem zmęczony. Tatusiowie mają opracowane mnóstwo unikających, wiesz, sposobów. Kobiety nie mogą. No bo kto dziecku nagotuje? No nie mogła. Kto mu koszulę prysuje? Niech idzie w pogniecionej. Nie, ona jest dobrą gospodynią, ale jej jest okropnie niedobrze. Aby usłyszeć te swoje potrzeby albo zobaczyć to, co nam nie leży, wydaje mi się, że kluczem jest uspokoić na tyle, ile się da nasz umysł. Kochanie, uspokoić, bo żeś się uspokoił. Nie wiem, czy wyciszyć, to powiedzieć uspokoić. Powiedziałeś mi cudowną rzecz, którą ci gratuluję, żeś się uspokoił umysł i ja też mam nadzieję, że jestem taką, wiesz, właścicielką dość spokojnego umysłu, ale po pierwsze, żeśmy nad tym świadomie pracowali, ja to uzyskuję, no powiedziałabym lepiej późno niż wcale, ale pracowałam nad to naprawdę świadomie, ty też, natomiast ludzie na to nie pracują, ludzie pracują na to, żeby mieć
dom, żeby mieć, i zapominają, że mogą mieć i dom, i to. Właśnie chciałem to powiedzieć. Tak. Ale przecież jak nie wyciszymy go, to bardzo dużo rzeczy nie słyszymy. No ale o to chodzi, oni nie wiedzą, co warto słuchać. Jeżeli słyszeli w domu, no kurde, no czy ty w końcu się zamkniesz? Czego, bachorze? Co ci znowu potrzeba? O co ci chodzi? Źle ci jest? Albo chcesz, nie podobam ci się, idź do innej. Rozumiesz? No przecież to są rzeczy, które ludzie z bólu, rozumiesz, wewnętrznego, z poczucia, że ich ktoś zranił, tak walą się kopytami w łeb. Pytam się kobity, mówisz mu coś miłego? Nie. Dlaczego? Bo on mi nie mówi. On ma mówić. To wtedy dopiero będę mówiła. A ja mówię, dlaczego on ma mówić do baby, która mu nie mówi? I pat, rozumiesz, oni oboje są załatwieni. A dzieci w środku. Tak się gapią. Wiesz, najchętniej by sobie wyszły z domu. Przecież to jest dla dzieci dramat. No oczywiste. Czym to będzie skutkowało w dorosłym życiu? Kochanie, to skutkuje tym, że epidemia nieszczęścia się robi coraz większa z kolejnymi pokoleniami. Teraz dzieci się zabijają, mając 10 lat. Przedtem miały 15. Naprawdę, wiesz, jaka to jest zmiana? Już 10-letnie dzieci popełniają samobójstwa. I wcale nie dlatego, że koleżanka go nie pokochała w klasie. Bo koleżanka jest tylko punktem, w którym on już mówi, kurde, już nikt mnie nie będzie chciał, rozumiesz? Oni mnie nie chcą, już się przyzwyczaiłem, ale ona mnie miała kochać, a ona mnie też nie, koniec, bo ja już jestem do wyrzucenia. Podczas terapii często pojawiają się łzy i one są podobno bardzo ważnym momentem. Bardzo ważnym. Dlaczego? Bardzo. No wiesz, łzy to jest ileś w naszym organizmie umiejętności odreagowywania. Odreagowywanie oznacza rozluźnianie się z tego, co nas, wiesz, złapało, zmęczyło, zniszczyło. Więc jedną z rzeczy są łzy, tych rzeczy, krzyk, śmiech, drżenie ciała, ruch w ogóle. Na przykład dziecko nie może kopnąć mamusi, aby chciało, nie? Mhm. Albo tatusia, albo walnąć, nie? To jego mięśnie się, wiesz, tak napinają i ciałko zaczyna takie być, nie? Jak się później, na przykład, na szczęście będzie mieć piłkę nożną, albo pójdzie na boks, albo pójdzie ćwiczyć, wiesz, kung fu, no to wypuści ileś tych rzeczy, bo jego ciało z powrotem zacznie pracować i czasami nawet sobie przypomina emocje, które tam były pozamykane. Natomiast najczęściej ludzie to zamykają na zawsze, wiesz, znaczy tak to tam tkwi w nich i ich to męczy. No to jest, wiesz, fajna chwila się zdarza w życiu. Dbali, chcieli ten dom mieć, mają go, jak długo się nim cieszą. Bo dom jest mniejszy niż inni, a może mają na niego mniej pieniędzy, a może nie tak go wyposażyli, a to już teraz kuchenkę nowoczesną by trzeba było mieć, a oni nie mają. Wiesz, no po prostu się zamienia ileś tęsknot, potrzeb wewnętrznych, ważnych, głębokich, które nami sterują, na te, które jesteśmy w stanie złapać takim, wiesz, uzależnionym umysłem, takim codziennym umysłem. No bo nie mam, bo wiesz, bo mi w pracy nie powiedzieli, że jestem świetny, bo mi nie dali bonusa, bo mnie ktoś tam, wiesz, skrytykował, bo ktoś się do mnie przestał uśmiechać, a ja nie wiem dlaczego, czy mnie przestał lubić, bo pewnie mnie już nie lubi. A może go, kurde, brzuch boli, rozumiesz? Nie, pewnie mnie przestał lubić. A czym skutkuje, kiedy rodzice biją dziecko? Czym skutkuje w życiu dorosłym dziecka? Dziecko nie ma własnego obszaru, nie jest suwerenną jednostką. Wejście w ciało, wiesz, już jak się obraża, już jak się krzyczy na dziecko, jak się robi z niego, wiesz, zabiera mu godność, już się go niszczy. A jeszcze jak się wchodzi w jego fizyczność, no to on już nie ma obrony, on nie ma siebie. Zabiera mu się po prostu wartość. To jest osoba, która albo pójdzie bić innych, albo będzie się dawała bić. W jakieś sposoby, rozumiesz? Z kolei, kiedy są takie przypadki, które są bardzo trudne, stosowane są leki antydepresyjne. Mm-hmm. Co dają leki antydepresyjne, a czego nie dają? W ogóle leki, także leki wyciszające, no bo ktoś może być strasznie pobudzony i potrzebować leków. Nie tylko być w depresji i potrzebować podniesienia, ale też może potrzebować wyciszenia. No one są dobre na przetrwanie jakiegoś wyjątkowo trudnego okresu. Mhm. Ale później no, trzeba, żeby człowiek dotarł jednak do swoich zasobów, no, żeby sobie sam zaczął pomagać, czyli żeby zobaczył, że nie jest ofiarą, nie jest chory. Dla mnie depresja to nie jest choroba, dla mnie depresja jest raczej wołaniem w dzisiejszym, wiesz, ludzi o pomoc, nie wiadomo do kogo, bo to, wiesz, decydenci
mają gdzieś to, że się na przykład napisze, że dużo większa ilość ludzi zapada na depresję. No i co? I tyle, napisało się, ktoś tam to zbadał. I co? W związku z tym podejmujemy coś? Nie. Wypuszczamy kolejnego smartfona, który ma jeszcze więcej aplikacji niż miał dotąd. No i niektórzy się ucieszą bardzo, nawet zapłacą. Powiedzą, o, mam fajny gadżet, kolejny. Moje życie się poprawiło. Na krótko. No oczywiście. Mało tego, ponieważ się poprawiło pozornie, to potem będzie jeszcze gorzej niż było przedtem. To jest dopiero, wiesz, tajemnica. No że tak. Jeżeli nie zaleczymy, jeżeli zabierzemy się za tą prawdziwą przyczynę wewnętrzną, to człowiek się tylko oszukuje, coraz bardziej zakrywa i coraz mu dalej do siebie samego. Czyli łzy, które na przykład zaczynają płynąć na filmie, rzadko kto powie sobie, Jezu, płaczę, kiedy widzę ojca. Postać ojca, na przykład mężczyźni czasem, wiesz. I ja mówię, czy to, co panu nie mówi? W ogóle on, żeby zauważył, że jak widzi ojca, płacze, to już jest dużo. No to niech pan teraz, a co z pana tatusiem? I niektóry wtedy, wiesz, o Jezu, Boże, przecież ja go prawie nie miałem, nie? A tu ktoś ma ojca. Rozmawia z nim. Tatuś mu mówi, dumny z ciebie jestem. No Boże, ilu facetów by po prostu pół życia oddało za to, żeby tatuś powiedział, jestem z ciebie dumny. A nie usłyszeli ani jednego dobrego słowa nigdy. Moi drodzy, jak zwykle, kiedy są u mnie cudowni goście, a ja już tylko takich zapraszam, to program dzielimy na dwie części. Dlatego teraz dziękujemy za pierwszą część i zapraszam za tydzień na drugą część wywiadu z Kasią Miller.